strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, do gry została dodana dzisiaj nowa rękawica, która działa podobnie do rękawic Spidermana. Ja dzisiaj na szybko dla was nagrałem taki teścik tej rękawicy. Możemy powiedzieć, że nagrałem taki mini pogromców mitów, ponieważ śpieszę się i jadę na wesele do mojej siostry, ponieważ wychodzi niedługo za mąż, więc w komentarzu możecie dla niej napisać wszystkiego najlepszego z tej okazji. Więc w tym tygodniu żadnego live'a dla was Fortnite'a nie odpalę, ale spodziewajcie się już w przyszłym tygodniu, więc coś sobie pogramy, pobijamy parasolki. Więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał, zostaw łapeczkę w górę. Ja życzę wszystkim oczywiście miłego tygodnia albo miłego weekendu, chociaż do niego jeszcze jest daleko. A teraz zaczynajmy. Moi kochani, zaczynamy poszukiwanie nowego itemku. Mamy godzinę 14. Odpaliłem sobie customa Arenka, żeby na spokojnie przetestować ten item. Tutaj wam się wyświetla mapa wszystkich lokalizacji nowego itemku. No jestem mega ciekawy, jak on działa. Nowy itemek znajduje się właśnie o w takich oto budkach. Tylko że jak widzimy, jest! Jest i on! Są te skrzynki i mamy to, moi drodzy! Nowy przedmiot! Przyczepna rękawica. Okej, weźmy sobie teraz dwie sztuki. Sprawdźmy pierwszy mit. Czy możemy mieć dwie sztuki w ekwipunku? Nie, możemy mieć tylko jeden ekwipunek. Ale czad, uwaga, przetestujmy to. Woohoo! To działa jak Spidermanka. Spójrzcie, odbijamy się, dalej lecimy i lądujemy. Okej. I wydało jakiś dziwny dźwięk. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy teraz, czy nasza nowa rękawica potrafi niszczyć struktury, takie na przykład jak ta przyczepa. Boom! Wow! Nas przyciągło, a nic nie zniszczyło. Czy niszczy beczki? Bardzo długo się ładuje. Uwaga, sprawdźmy, czy niszczy beczki. Boom! Nie niszczy beczek. Okej. Kolejny mit obalony. Czy przyciąga itemki? To jest ciekawe. Uwaga, przyciągamy. Tak! Przyciąga. Tutaj micik potwierdzony. Działa tak jak w przypadku rękawic Spidermana. Czy możemy złapać się ptaka? Najważniejszy mit. Uwaga, woo! Złapałem się go! Leciałem przez chwilę na ptaku. Lecę znowu, patrzcie! Normalnie to działa! Nie, no to jest coś niesamowitego. Gdzie on jest? No i znikł mi epicki kruk. Czyli, moi drodzy, mamy pewność, że możemy się złapać latającego ptaka. Z pewnością dzika i wilka też jesteśmy w stanie się złapać, ale za chwileczkę zobaczymy. Kolejny mit. Czy możemy rozwalić tym dystrybutor? Boom! Nie? Dystrybutor nie dostaje damage'a. A czy możemy przyciągnąć sobie kanister z paliwem? Boom! Też nie. Dobra. Mamy kolejnego złotego ptaka. Postaram się go szybko tutaj złapać. Hop. Boom. No i uciekaj, stary. I lecimy. Let's go. To jest najlepsze. Naprawdę, latanie na ptaku jest najbardziej kozackie. I ostatni nabój mi się skończył. Dobra. Teraz, moi drodzy, najważniejsze. Czy jeżeli puścimy się z wysokiej wysokości, jak spadniemy na ziemię, czy zginiemy? Czas sprawdzić ten mit. Uwaga. Rozbujajmy się. Załóżmy, że robimy sobie skybase'a, nie? Tu się ładnie łapiemy. Hop, prawo, lewo i puszczamy się, lecimy i giniemy czy nie? Boom! Nie giniemy, czyli mit potwierdzony. Dobra, fall damage na nas nie działa, tak jak w przypadku Spidermana. Kozacko, a już się bałem, że to będzie tak jak w przypadku Grapplera, że jak czasami za wysoko polecieliśmy, mogliśmy zginąć. No dobra, lecimy dalej. Kolejny mit, sprawdźmy, czy możemy do siebie przyciągnąć skrzynkę. Boom! No niestety nie, mit obalony, ale czy możemy przyciągnąć sobie grzybka? To jest itemek, który rośnie. Też nie możemy. A co jest? A na przykład jakbyśmy zrobili tak. Zbierzemy. Rzućmy go. I teraz. Teraz będziemy mogli go przyciągnąć, rozumiem? Oczywiście, że tak. No dobra. Czyli dany itemek musimy pierw zerwać. Teraz trzeba sprawdzić. Teraz sprawdźmy, jak silna jest nowa rękawica. Czy niszczy struktury? Okej. I co? Nic. To po co ja stawiałem tą kamienną ścianę? Ona nie zadaje żadnego damage'a. Nawet ptaka też nie. Okej, tylko możemy się tym przyciągnąć. Nie możemy zadać żadnego ataku. Kurczę, szczerze? Jestem trochę smutny. Myślałem, że to chociaż kogoś przebije za 10 i się złapie. To by było coś pięknego. Dobra, sprawdźmy teraz sobie kolejny mit. Czy przy pomocy naszego nowego urządzonka możemy zrzucić kamień? Bo wiecie, na przykład udało nam się wylądować, nie mamy żadnej broni, ale na dole stoi oponent i chcielibyśmy go zabić. Uwaga, sprawdźmy to. Okej, nie zadziałało nic. Postarajmy się ten kamień przyciągnąć. No jak widzimy, nie da się, nie da się. Ale dobra, czyli mit obalony, nie jesteśmy w stanie go zrzucić. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie złapać się kamienia, kiedy zostanie skolapsowany. Woo! Okej. Ten kamień nas ciągnie. I teraz, czy na przykład możemy go przeciągnąć jakoś? Nie, nie jesteśmy w stanie nawet poruszyć tym głazem. No dobra, szkoda, bo myślałem, że troszeczkę będziemy mieli jakiś wpływ
na spadające głazy przy pomocy nowego urządzenia, no ale niestety nie. Lecimy dalej. Kolejny mit, moi kochani. Czy możemy nowym urządzonkiem złowić rybę? No mi się wydaje, że możemy, więc sprawdźmy to. Co jest? Co jest? Że ja nie mogę kliknąć w bajorku? Halo? Nie, no nie wierzę w to, że Epic Games tak strollowało, że nie możemy tym łowić rybek jak harpunem? No to w tym momencie mnie bardzo zasmucili. Mi do balony, ale jestem w szoku. Myślałem, że się da. Kurde. Jeżeli zapiemy się nowym urządzeniem bota, czy zacznie w nas strzelać? Sprawdźmy. Nie możemy. Nie możemy przyczepić się do chłopa. Co jest? Nie no, Epic Games strollowało totalnie tą gierkę w tym momencie. Najgorzej. Myślałem, że się da. Mi to balony. Czy możemy wskoczyć na launchpad, jeżeli jesteśmy przymocowani rękawicą do innego elementu? Przyciągam się i... No nie! Najgorzej, nie wierzę w to. To najwyraźniej, moi drodzy, się nie da. Czy jadąc na tyrolce, możemy się czegoś złapać nowym grapplerem? Tak, łapiemy się i automatycznie on się puszcza. Okej, czas sprawdzić, czy nowym urządzonkiem możemy ściągnąć klombo jagody. Na przykład mamy mało życia, dziś kampimy w krzaku i potrzebujemy się uleczyć. Uwaga, klikam. Co jest? Naprawdę? Też nie działa? A jak strzelimy sobie pierw w klombo jagodę? Też nie wypada? No co jest? Czyli dopiero musimy ściąć, żeby przyciągnąć? No to nieźle. Widzowie, epicki kruk. Jak wypadnie pompa epicka, zostawiacie łapkę w górę. Co jest? Jednak to nie pompa. Skarrington oszukany. Co mogę powiedzieć na temat tego itemka? No kurczę, ja troszeczkę jestem, moi drodzy, zawiedziony. Myślałem, że będzie to troszeczkę lepszy item, ale wiecie co jeszcze sprawdziłem? Że spójrzcie, jeżeli przyciągnę się drzewa i się puszczę, to straciłem zużycie, ale jeżeli na przykład przyciągnę itemek, to już zużycia się nie tracą. Pyk! Więc to jest zarąbiste. Naprawdę, to jest mega zarąbiste. O tym Epic Games pomyślał, więc tutaj łapka w górę dla nich. Dobrze, moi drodzy, uzbierałem 75 golda, 77 dokładnie, i trzeba sprawdzić, czy możemy używać nowego przedmiotu, kiedy jesteśmy przebrani za rekwizyt. Co jest? Co się wydarzyło? Halo? Dlaczego? Uderzyłem... pierdziele, uderzyłem go. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Okej, moi drodzy, lecimy jeszcze raz. Ale spójrzcie, pobawiłem się chwileczkę tym i powiem wam, że ta nowa maszynka do przyciągania, nowa rękawica jest o wiele, wiele wolniejsza od Spidermanowej. No zobaczcie, jak to się ślizga, tak, no... Niefajnie, niefajnie, nie czuć tej fizyki. No jest tak troszeczkę to osłabione niż było wtedy. Brakuje mi, serio, mi brakuje rękawicy Spidermana. No ale cieszmy się tym, co mamy. Dobra, czas to w końcu sprawdzić. Jesteśmy u pana śmietankowca, 77 golda. Znowu mamy... I uwaga. Siema, śmietankowiec. Rozmawiam z tobą. Chciałbym być rekwizytem. Jestem kanapą, fotelem. I uwaga, czy pan fotel może się przyciągnąć? No niestety nie. No ja dziękuję, ale lipa. Mit obalony. Działa to w ten sposób, że wydaje się temu przedmiotowi, że my strzelamy. No ale my strzelamy tylko i wyłącznie nową rękawicą. Jak ona się nazywa dokładnie? Przyczepna rękawica. Jeszcze taka trochę denna ta nazwa. No i szkoda, mi to balony. Ale sprawdźmy, czy możemy otworzyć lodówkę przyczepną rękawicą. Uwaga, 3, 2, 1, bum! No niestety, niestety nie. Możemy się tylko przyciągnąć. Najgorzej. Okej, moi drodzy, czas sprawdzić jeszcze jeden mit. Czy nasza rękawica puści się, kiedy odbijemy się od tego odbijającego grzybka? Sprawdźmy to. Jeszcze raz. Okej. Ślizgam się. No prawie, prawie. Nie, no najgorzej. Dobra, spróbujmy od tego grzybka. Tu mi pozwól, tak. Odbiłem się i trzymam się. Nie, 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 nie puszczamy się cały czas. Silna jest ta rękawica. A myślałem, że jak odbijemy się od grzybka, to nas puści. Nice. Sprawdźmy teraz mit z gejzerem. To będzie ciekawe. Czas sprawdzić kolejny mit, tym razem związany z gejzerem. Czy jak złapiemy się gejzera rękawicą, a on wybuchnie, puści rękawica. Uwaga, trzymam. O! Puściła! Nie byłem w stanie się utrzymać. Zobaczcie, jak mnie wybiło. Ja dziękuję, ale lecę. Co jest? Wow. Ej, to wyglądało naprawdę mega mocno. Myślałem, że za chwileczkę się fall damage wyłączy. Okej, czyli mit potwierdzony. Teraz czas sprawdzić, moi kochani, ostatni mit. Przed nami drzewo rzeczywistości. Jak dobrze wiecie, wokół niego jest taka bariera powietrzna, która sprawia, że możemy fruwać wokół tego drzewa. W koronie drzew nie możemy wylądować, więc sprawdźmy tym razem. Bum, odbijamy się. Okej, lecimy, lecimy, lecimy. Wyląduj. Nie mogę wylądować, jak widzicie. Tu mogę? Okej, jest. Jak złapiemy się gdzieś tutaj, czy będzie cały czas nas podwiewało i rękawica puści? Co jest? Co jest? Spadłem. Aha. Dobra, jeszcze raz. Złapmy się gdzieś tutaj, gałęzi. No i dawaj w koronę drzew. Woohoo! Nie podwiewa nas. Co jest? Albo jesteśmy...
za nisko, albo nas po prostu nie podwiewa. Ja też nie mogę się niczego złapać. Dobra, puśćmy się i sprawdzimy. Nie! Co jest? Bum! Walimy o glebę! Czyli jakby ta rękawica powoduje to, że nie możemy latać? Ciekawostka, jeszcze raz to sprawdźmy. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Odbijamy się, no i w tym momencie fruwamy. Zróbmy coś takiego, że... O, złapmy się gdzieś tu wysoko. Wtedy powinniśmy już fruwać. Tak? A jak widzicie, rękawica się puszcza, spadamy na ziemię i niestety nie fruwamy. Czyli można powiedzieć, że ta rękawica troszeczkę zaburza działanie tego drzewa, więc bit potwierdzony. Nowy item w skali od 1 do 10 oceniam na 5. Strasznie słabo wypadają na tle Spidermanek, ponieważ mają mniej użyć, są wolniejsze, dłużej się reloadują, no ale są bardziej za to dostępne na mapie. No, coś za coś. Powiem wam tak, cieszmy się z tego, co mamy. Dajcie znać w komentarzu, jak wy oceniacie nowy przedmiot. Ja daję mu piąteczkę. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, no to zrób to właśnie teraz, a ja z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!